Witam serdecznie, drodzy przyjaciele. Jakżeż miło znowu się z wami spotkać. Kiedy myślimy o wierności, najprawdopodobniej nasze skojarzenia wędrują na poziom życia małżeńskiego. Prawda, że tak jest? A przecież Bóg nazywa nas swoją żoną, swoją oblubienicą, siebie nazywa oblubieńcem, a zatem mamy małżeństwo. Więc skojarzenia są całkiem trafne. Jest jeden werset w Biblii, który przywołał mi w pamięci tego rodzaju skojarzenia takiego tematu. Księga Objawienia Świętego Jana albo Księga Apokalipsy, rozdział drugi, i tam werset dziesiąty. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Jest to bardzo ważne. Żebyśmy byli świadomi tego, że Jezus chce naszej wierności tak pełnej, aż do śmierci? To aż do śmierci należy w dwojaki sposób rozumieć. Aż do momentu, kiedy umieramy, więc już o wierności nie musimy mówić, albo aż do momentu, w którym by nam nawet śmierć zagrażała, a gotowi jesteśmy oddać życie dla Niego. Co to znaczy być wiernym? W jaki sposób możemy to zrobić? Jak utrzymać wierność? Takie pytania rodzą się w naturalny sposób i dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tylko dwoma sugestiami, które łączą się z tym. Jedna przyszła mi na myśl w momencie, kiedy czytałem list do Rzymian. Powiem tam w dwunastym rozdziale i pierwszym wersecie, apostoł Paweł, tym razem przeczytam ten fragment tekstu według Biblii Warszawsko-Praskiej. Apostoł Paweł mówi bardzo interesujące słowa: „Abyście chcieli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.” Oczywiście nie ma tu mowy o żadnym składaniu siebie w ofierze, tak żebyśmy mieli oddać życie swoje w tym momencie, żebyśmy mieli w jakiś sposób umartwiać się. Nie, 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 nie. nie. Tutaj jest mowa o bardzo prostej rzeczy. Nasze całe życie musi być poddane Jemu, oddane Jemu, poświęcone Jemu. Niektórzy ludzie, w swoim życiu oddają wszystkie siły, talenty, cały czas dla realizacji jakichś projektów, by, dla osiągania jakichś celi, celów, które sobie stawiają. Ale faktycznie to wszystko winno być podporządkowane jedynie naszemu ukochanemu Bogu. To ważne, abyśmy w taki sposób myśleli. Powinniśmy poświęcić się całkowicie Bogu. Tak jak Paweł mówi samych siebie składać ofiarą żywą. Nie martwą, żywą. Przychodzi mi właśnie na myśl tekst, który zapisany jest w psalmie, w psalmie 37 i tam piątym wersecie. Posłuchajcie tego psalmu, założyłem sobie tutaj, dlatego że już wcześniej pomyślałem o tym, że warto by go tutaj przywołać. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Nic lepiej nie można powiedzieć. To tylko działa w taki sposób. Jeśli my Panu powierzymy wszystko, wtedy On wszystko uczyni dla nas jak najlepiej. Zrobimy krok dalszy. Oto druga rzecz, która jest nie tylko ważna dla utrzymania wierności, w takim sensie jak mówiliśmy, czyli naszego poświęcenia dla Boga, ale druga, którą nazywam po prostu dyscypliną osobistą. List Jakuba, rozdział pierwszy. I werset dwunasty. Według Biblii tysiąclecia ten werset brzmi tak: Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Jeśli brak nam dyscypliny, wtedy upadamy w dokonywaniu tego, co powinniśmy. Czy stanie się błogosławieństwem dla Boga w tym, w czym należy? Zwróćcie uwagę, że ta dyscyplina jest konieczna w naszym życiu. Tak, chrześcijaństwo jest religią, w której Bóg dokonuje cudów sam, od siebie, przez cały czas. A przecież mimo wszystko nie robi tego niezależnie od nas. Robi to po pierwsze za naszym pozwoleniem, a później tylko w taki sposób, abyśmy mogli zrozumieć i pozwolić na to, by On zaangażował nas w takie działania. Faktycznie, osobiście bardzo cenię sobie to, że Bóg mnie angażuje do takich działań. To bardzo ważne. Pomyślcie zresztą, jeżeli Bóg robiłby wszystko poza nami, nigdy nie tylko nie zauważalibyśmy tego, ale nie cenilibyśmy tego w żaden sposób. Bóg robi to nie tylko za naszym przyzwoleniem, ale robi to poprzez nas, angażując nas do współdziałania. Mało tego. Potem mówi, że ta wiara, która cechowała nas w trakcie całego Jego działania, to nasza wiara, a przecież była Jego darem. Potem mówi, że te siły, które wykorzystywaliśmy, to nasze siły, a przecież były Jego działaniem i Jego siłami. To jest Boże działanie, polegające na tym, abyśmy zawsze potrafili pozwolić Mu na pełne działanie ku Jego chwale poprzez nas. Należy ćwiczyć się w samokontroli i w powściągliwości. Musimy ustalić dla siebie zasady, ustalić dla siebie granice, jeśli chcemy wielbić Boga. I taka dyscyplina może wszystko zmienić w nas. O tym porozmawiamy jeszcze raz, kiedy spotkamy się za tydzień. Dlatego, że pomyślimy o tym, czy wierność w ogóle jest możliwa, jak ją utrzymać. Ale teraz. Teraz tak jak mamy to w zwyczaju, króciuteńko porozmawiajmy z Bogiem. Powiedzmy mu panie, ty wiesz, że chcielibyśmy zawsze być tobie wiernymi we wszystkim, a nie potrafimy. Pomóż zatem, abyśmy się stali zupełnie innymi ludźmi. Ludźmi, którzy poświęcają się bezgranicznie dla ciebie i ludźmi, którzy są zdyscyplinowani na tyle, aby zapanować nad sobą i pozwolić na twoje działanie w nas oto prosimy w imieniu Jezusa niechaj to działa i przemienia nas w twoje podobieństwo amen